4:35 spadły pierwsze niemieckie bomby na Wieluń. Jednocześnie rozpoczęło się bombardowanie mostów w Tczewie. Następne było Westerplatte. Tak wyglądało pierwsze 5 minut II wojny światowej, która w Europie trwała 5 lat, 8 miesięcy i 8 dni. W Polsce unicestwiła około 6 milionów ludzkich istnień, co stanowiło około 17% populacji. Zawiedli nas sojusznicy. Mieliśmy podpisane układy z Francją, z Wielką Brytanią. Oni przystąpili do wojny z Niemcami, ale to było przystąpienie pasywne. Gdyby wtedy poszło uderzenie z Zachodu, tak jak stanowiły traktaty, prawdopodobnie II wojna światowa wyglądałaby całkowicie inaczej. Ta wojna, II wojna światowa zawitała do Suwałk 2 września. Był przeprowadzony nalot na 41 pułk piechoty, który właśnie ładował się na wagony na stacji kolejowej. Również koszary zostały zbombardowane i były pierwsze ofiary już 2 września. 17 września 1939 roku na Polskę spadł kolejny cios – inwazja sowiecka. Polska zakleszczona z dwóch stron, od wschodu i zachodu, stanęła w ogniu. Czwarty rozbiór Polski pomiędzy dwa mocarstwa zdawał się być przesądzony. Integralną częścią paktu Ribbentrop-Mołotow był tajny protokół rozrywający Polskę na dwie części. Jednak Hitler, rozzuchwalony sukcesami na zachodzie Europy, postanowił sięgnąć również po jej wschód. Operacja Barbarossa rozpoczęła wieloletni, krwawy konflikt pomiędzy naszymi najeźdźcami. Ostatecznie klęska III Rzeszy sprawiła, że do podzielenia terytorium Rzeczpospolitej między dwa mocarstwa nie doszło. Na mocy deklaracji jałtańskiej z 1945 roku miało powstać silne, niepodległe i demokratyczne państwo polskie. Tak jednak się nie stało. Pierwsze częściowo wolne wybory odbyły się w Polsce dopiero 44 lata później, w 1989 roku. I choć w listopadzie 91 roku upadł mur berliński, a w grudniu tego samego roku rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, sowieckie wojsko wciąż stacjonowało w Polsce. Wojska rosyjskie ostatecznie opuściły nasz kraj dopiero w październiku 1993 roku.